Witam o poranku dnia drugiego, pierwszego pełnego. Jest parę minut przed godziną siódmą. Wstałem. Ogarnąłem się. Pogoda jest bardzo ładna, aczkolwiek... Myślałem, że to jest czyste niebo, a jednak to są takie ciemne chmury. Ubieram się, biorę sprzęt. Idę na plażę szukać skarbów. Sprzęt jest. Idę szukać. Podobno cały ubiegły tydzień była bardzo ładna pogoda. Na plaży było dużo ludzi. Więc może znajdę coś ciekawego. Takie nominały wychodzą z piasku, to już jest przyjemnie. Co prawda jak na razie pierwszy. Wcześniej jakieś 50, 20 groszówki, ale dwójka zawsze cieszy. I motywuje do dalszego kopania. Dużo na plaży nie mogłem nagrywać, bo i tak nic nie było słychać, bo strasznie wieje. Godzina pochodzona, potem pokażę, co tam się udało znaleźć. Było parę złotych było. Na początku się, szczerze powiem, nie spodziewałem, bo wpadały samo 10 groszówki, 20 groszówki, ale ostatecznie jak na taką godzinę spaceru, to te parę złotych jest. Więc bardzo mnie to cieszy. Byłem tu w czerwcu i też chodziłem sobie z wykrywką po plaży. To chwaliłem polskich turystów, że coraz mniej śmieci jest na plażach. Było mało kapsli, mało folii aluminiowej. Teraz jest lipiec i jestem przerażony, bo mam wrażenie, że chodzę po wysypisku śmieci. Ilość kapsli, ilość folii aluminiowej i zawiniętych w nią resztek kukurydzy, która leży na plaży, to jest naprawdę przerażające. Bo tak daleko, 10 metrów, by trzeba było podejść do śmietnika i to wyrzucić. Lepiej zakopać w piachu. Tragedia. Do pewnego momentu próbowałem zbierać te kapsle, żeby sobie nie robić roboty na jutro i nie iść po tym samym. Ale odpuściłem, bo musiałem mieć 30-kilogramowy worek pewnie do zbierania tego. Wracam do środka, przebieram się i idę na śniadanie. Mam wrażenie, że przyniosłem pół plaży w butach. Nie ma opcji, żeby tak wejść do pokoju w ogóle. Zobaczymy, co ja tam znalazłem ciekawego. Złota. Złotówka, złotówka, złotówka. 20 groszówki. 40 groszówki i 5 groszówka. 5,40, 5,60, 5,80. Wiem, że fajnie by było znaleźć złoty łańcuszek albo złoty pierścionek, ale na godzinnym spacerze jeszcze znaleziona piąteczka, to i tak cieszy, i tak cieszy. Dobra, położone po plaży, co się udało znaleźć, to widzieliście. Nie jest to jakaś wygórowana stawka godzinowa, ale sam fakt, że się idzie na spacer i jeszcze znajduje tego pieniądze, to cieszy. Wrócę ze śniadania, wypiję kawę. Może uskuteczni się jakiś spacer do portu. O! Tak właśnie zrobię. Albo... jak będzie ewidentnie brzydko, to usiądę do kompa i spróbuję zmontować
film z wczorajszego dnia. Ale teraz idziemy na stołówkę. Wam szalonego konia. Na stołówce mała niespodzianka. Nie wiem, czy to w związku ze zmianą turnusów czasowego, czy w związku z nowymi zwyczajami. Pani animatorki tańczyły przy śniadaniu i witały wszystkich nowo przybyłych czasowiczów. Taka ciekawostka. Nie żebym narzekał, bo to nie o to chodzi, ale zawsze chwaliłem sobie Mrzeżyno za wiele rzeczy, ale między innymi też za to, że nie było tutaj jakiegoś szaleństwa cenowego, jeżeli chodzi o sam pobyt i ceny w restauracjach czy też w jadłodajniach. Natomiast w tym roku widać dość sporą różnicę cenową. Wiadomo, że z roku na rok te ceny muszą się zmieniać, ale byłem tutaj w czerwcu. Jestem teraz i odnoszę wrażenie, że wszystko jest o 5-6 zł droższe. Także jak na taką małą miejscowość, to dość duża różnica cenowa. Za mną jest ośrodek czasowy Agawa, który stoi naprzeciwko tego ośrodka, do którego zawsze jeżdżę. Wydawało, że tutaj ludzie przyjeżdżają i warunki są dość przyzwoite i tak pewnie jest. A dzisiaj dowiedziałem się, że to ostatni sezon funkcjonowania tego ośrodka. A potem będą go sprzedawać, burzyć i chcą wybudować tutaj co innego. Mrzeżyno się rozwija od momentu, kiedy zaczął się budować hotel, który stoi za mną, który Zalewski. No to było wiadomo, że budowa takiego hotelu w takim miejscu będzie stymulowała rozwój miejscowości, ale to, co się dzieje przez ostatni rok, jak widać wybuch tych inwestycji, wręcz wszystkich, które się tutaj dzieją, no to jest niepojęte wręcz. I na pewno zmieni charakterystykę Mrzeżyna jako miejscowości. Apartamentowców, który zaczyna się budować. Jeszcze 2 lata temu w tym miejscu, zresztą podobnie jak w miejscu, w którym stoi hotel Zalewski, był parking buforowy, gdzie można było bez problemu zostawić samochód w Mrzeżynie. Zlikwidowanie tych dwóch miejsc powoduje, że z zaparkowaniem w Mrzeżynie jest naprawdę w tej chwili kłopot. Mało tego, budowa takiego hotelu, budowa jednego apartamentowca, drugiego i trzeciego spowoduje naprawdę zagęszczenie ruchu. A przepustowość komunikacyjna Mrzeżyna jako takiego małego miasteczka jest naprawdę ograniczona. Fajnie, że się miejscowość rozwija w tym kierunku. Staje się bardzo atrakcyjna. Ale zmienia ten charakter.
wszystko, co jest z napisem ostre, od razu mi się podoba. Więc niech to będzie gulasz z łowiną i chleb gruziński. Chlebek gruziński, jeszcze gorący, na świeżo wypiekany. Pięknie pachnie. Nie mam swoją zupę gulaszową. Myślałem, że będzie troszeczkę większa. Natomiast jeżeli chodzi o smak, to jest naprawdę pyszna. Obiad zjedzony. Czas na poobiednie piwo. Takie se. Co do obiadu, był bardzo dobry. Dwie uwagi tylko bym miał. Chlebek był pyszny, świeżo wypiekany, był gorący, nie można go było trzymać w ręku tak naprawdę, ale był dość tłusty. A zupa gulaszowa, która była ostra. No to oni nie wiedzą, że dla mnie ostra zupa oznacza co innego. No była w najlepszym wypadku delikatnie pikantna. Ale w smaku bardzo dobra i bardzo wyrazista. Spróbowałem, już wiem i myślę, że wrócę tam jeszcze i spróbuję sobie też innych dań.